Grzyby, które stanowią podstawę do tworzenia ekstraktów, to są tak zwane grzyby z potencjałem medycznym. A grzyby medyczne to są grzyby, które mają farmakologicznie udowodnione właściwości, czyli są na tyle przebadane, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i klinicznych, aby móc stwierdzić, że mogą być wykorzystywane w medycynie. To od czego to się zaczęło? Już współpracowałem w kwestii grzybów medycznych z profesorem Zjawionym, to było od 2005 roku, podjąłem współpracę jako praktycznie osoba prywatna i wysyłałem mu wtedy suche owocniki. To jest profesor, który jest Polakiem z pochodzenia. On wyjechał w 70-tych latach jako naukowiec do Stanów Zjednoczonych. Ja podjąłem z nim współpracę, poznałem się, była taka konferencja w Kazimierzu nad Wisłą o grzybach psychoaktywnych. On przyjechał, miał swój wykład i zaczęliśmy rozmawiać i od tamtej pory współpracujemy. My żeśmy tego korzeniowca przez przypadek troszeczkę odkryli na początku. Akurat Zjawiony. Oni mieli od Billa Gatesa taki ciekawy grant na badanie malarii i leishmaniozy. Gates to wszystko sfinansował, poszukiwali suplementów, bardziej diety, które zwalczały te dwa patogeny. No i on tam napisał do nas, czy my jakieś mamy propozycje, czy coś czujemy, że może tam być fajnego. No to dobra, wysłaliśmy 10 ekstraktów z grzybów, chyba dwa z porostów. No i się okazało właśnie, że jednym takim aktywnym ekstraktem był właśnie ekstrakt z korzeniowca. Tylko, że miał tą wadę, że był toksyczny, więc od razu jakby odpadł, bo nie mógł być stosowany jako suplement. No i później zaczęliśmy tą współpracę z Akademią Medyczną. Z rozpędu mieliśmy trochę tych ekstraktów, to żeśmy dali też właśnie korzeniowca. Korzeniowiec sosnowy jest największym patogenem w lesie. Jest to tak zwana huba korzeni. Jest ona zmorą leśników, dlatego że niestety bardzo niekorzystnie wpływa, zwłaszcza na młode szkółki rosnących lasów. Niszczy korzenie, no i te drzewostany sosnowe między innymi zamierają. Wzięliśmy właśnie korzeniowca sosnowego, przetestowaliśmy go we współpracy z kolegami z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. No i w wyniku tych badań przesiewowych wyszło, że korzeniowiec sosnowy zdecydowanie ogranicza wzrost komórek nowotworu jelita grubego. Następstwem badań laboratoryjnych były badania na modelach zwierzęcych, które jednoznacznie pokazały i potwierdziły, iż ekstrakt z korzeniowca sosnowego może być w przyszłości podstawą do tworzenia produktu medycznego, bądź też w przyszłości leku na chorobę, dokładnie w leczeniu nowotworu jelita grubego. Nasze badania pokazują, że po pierwsze substancje, które są obecne w ekstrakcie z korzeniowca, wykazują silne działanie przeciwnowotworowe. Profesor Czar robiła badania, gdzie podawano leki tradycyjne i podawano wyciąg z korzeniowca i okazuje się, że one działają synergicznie, sumują się, czyli wspomagają, więc jest to coś, co może stworzyć jakąś alternatywną metodę do leczenia, ale i również do profilaktyki.